Komisji Architektury w sprawie ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 233/3, 234, obręcz 45 Krowodrza, przy ulicy Prądnickiej 9, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 290, 291, 292, obręcz 45 Krowodrza i zjazdem z ulicy Prądnickiej. Paragraf 1. Rada Dzielnicy V Krowodrza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z garażem podziemnym na działce nr 233/234, obręcz 45 Krowodrza przy ulicy Prądnickiej 9, wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 290, 291, 292, obręcz 45 Krowodrza i zjazdem z ulicy Prądnickiej ze względu na zbyt małą powierzchnię biologicznie czynną, zaburzenie ładu urbanistycznego tego terenu. W ciągu ulicy Prądnickiej po stronie parku nie występuje zabudowa wyższa niż parterowa. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, to jest, już dzisiaj sygnalizowałem ten temat, że myślę, że na następnej sesji też zajmiemy się kwestią parku przy porcie. To jest ten park przy ulicy Prądnickiej. Proszę Państwa, tutaj jest planowany, czyli właściwie no, na terenie parku. I tutaj chciałbym zaraz powiedzieć o takiej poprawce, którą chciałbym tutaj zawrzeć, mianowicie, żeby głównym powodem negatywnej opinii było to, że to jest planowane na terenie parku przy forcie. Planowanie zabudowy. I tutaj jest, to jest na tak? Tam. Przemówienie. Ale to nie jest, to jest to... Sekundę, aha, dobrze, już jest. Proszę Państwa, tutaj mamy ulicę Prądnicką i ona następnie zakręca tam do góry i później pod torami kolejowymi przejeżdża. Tutaj na wprost mamy zborową. I tutaj są te obecnie, jakaś tam jest pizzeria, myjnia, dotykowe takie rzeczy, jakieś takie baraczki. I działki, o które tutaj chodzi, to są te działki, tak. W takim kształcie. Bardzo duży obszar. Budynek ma mieć długości 80 metrów, także to jest, tak jest. O, i tutaj w tym zakresie to miałyby być 3 kondygnacje, a tutaj 4 kondygnacje. No i wchodziło w czas. No i to jest po prostu budowanie w parku. Znaczy, ja bym tutaj proponował, żeby ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji na terenie parku przy forcie. Oczywiście. A ja mam pytanie, czy to jest park? To właśnie, na tym, znaczy jest to park, bo ja patrzyłem na, czy możemy napisać, patrzyłem na takie opracowanie miejskie, jest to opisane jako park. Więc myślę, że na następnej sesji będziemy podejmowali projekty uchwał właśnie dotyczących tak samo, jak mieliśmy to dzisiaj określenie granic parku, włączenie odpowiednich działek w jego granice i uregulowanie stanu prawnego poszczególnych działek, bo jak się okazuje, no są tutaj też prywatne działki. Mamy tego teraz naoczny dowód. A czy nie możemy od razu wystąpić z wnioskiem o miejscowy plan zagospodarowania? To mam na myśli również, tak. Tak jak w poprzednim przypadku. Tak, cały taki zestaw był. To przegłosujmy tą poprawkę, czyli jako pierwszy ze względu na lokalizację na terenie parku przy forcie. Kto z Państwa jest za, proszę o to. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.